Maciej Górski, jedna z twarzy gali MMA, tak. Maciej, do tej pory występy w KSW, teraz nowa federacja, nowe wyzwania. Czego oczekujesz? Czego oczekuję? Myślę, że dobrej walki, jeśli chodzi o sport, dobrej walki, jeśli chodzi o organizację, takiego podejścia, jakie jest do tej pory. Mam nadzieję, że to się nie zmieni i tak naprawdę, jeśli chodzi o galę MMA, tak nic więcej nie da się powiedzieć, bo jeżeli podejście organizatorów, włodarzy federacji się nie zmieni, do zawodników szczególnie, to w fajną stronę to idzie i w dobrym kierunku. Powiedz, było widać na konferencji, że jesteś rozluźniony w odróżnieniu od tego, co było na KSW. To oczywiście nic nie ujmując KSW, ale tam byłeś zawsze taki bardziej spięty, tak to widzieliśmy. W tej chwili... Jesteś rozluźniony. Co jest tego powodem? Powiedziałem być może wiek, ale to powiem tak szczerze, że pół żartem, pół serio. Z wiekiem myślę, że człowiek nabiera coraz więcej obłady, doświadczenia i mniej, że tak powiem, w charakterze tak zwanego wojownika jest coraz więcej pokory, można tak powiedzieć. Bo tego się trzeba uczyć i myślę, że całe życie i to jest trudne. Jestem rozluźniony też, ponieważ no to już nie jest po pierwsze pierwsze takie wydarzenie. Brałem udział w dużych wydarzeniach medialnych. Mam nadzieję, że inne podejście, trochę też organizatorów, inne podejście do zawodników, to wszystko są takie czynniki, które składają się na to, że inne są relacje między nami jako organizator a zawodnik. Państwo tak naprawdę nigdy się nie interesowali tym, państwo dziennikarze, mówię ogólnie, przed wydarzeniem sprzed 19 marca, o którym już wspomniałem na konferencji, jakie były relacje wewnątrz KSW między zawodnikami a... Ale można było obserwować, że było duże napięcie już przy wcześniejszych, kiedy zauważyliśmy, że napięcia były. To się ciągnęło przez ileś tam edycji. Tak naprawdę dlatego ja uważam, że monopol jest niezdrowy, ponieważ zawsze, jak istnieje monopol, to zawsze jakaś strona jest pokrzywdzona tak naprawdę. Czy to będą zawodnicy, czy odwrotnie, czy włodarz federacji kontra zawodnicy, a zawodnicy mówi lepiej. Tak mi się wydaje. Ja uważam, że nie ma sensu też, jeśli odchodzę na chwilę od tematu, nie ma sensu rywalizowanie, która gala będzie lepsza, która będzie gorsza. To jest pierwsza edycja gali i myślę, że będziemy mieli też jakieś wpadki tak naprawdę, bo to jest nieuniknione. Również na większych imprezach takie się zdarzały. Miejmy nadzieję, że jak najmniej, bo mamy jakieś tam doświadczenie i jakby to rozluźnienie głównie wynika z tego, że naprawdę przyszedł pierwszy raz ktoś do mnie i że tak powiem, nie zachowywał się jak dyplomata. Jest taki słynny kawał o dyplomatach, który jest bardzo niegrzeczny, ale mogę go powiedzieć, kto to jest dyplomata. Dyplomata to jest taki facet, który mówi ci spadaj w taki sposób, że myślisz, że jesz podróż swojego życia. I pierwszy raz ktoś ze mną nie rozmawiał w taki sposób. I teraz wracając do tego, bo oczywiście może paść zarzut, że no tak, ale do tej pory to Górski się godził na to wszystko. No godził się, no bo tak naprawdę jaka była alternatywa zostania zawodnikiem, który jest w jakiś tam sposób rozpoznawalny i może też z tego korzystać. Nie było innej tak naprawdę. I jakby istnieje coś jeszcze takiego jak gentleman agreement i z tego co ja wiem, być może pamięć czyjaś jest krótka, myśmy się trochę inaczej umawiali kiedyś. Jasne. Maciej, powiedz, przeciwnik nie jest jakimś za bogatym rekordem, to jest taki, powiedzmy, celowy krok w tył, żeby zrobić krok w tył po porażce z Niko Puchaką i wrócić jednak do tych większych walk, do większych nazwisk. Bo jednak, co by nie powiedzieć, to miałeś lepszych już przeciwników niż ten, który jest teraz, tak? Ja myślę, że trzeba mierzyć siły na zamiary i ja bym nie lekceważył tego przeciwnika z jednego bardzo prostego powodu, z doświadczenia, jakim dysponują jego trenerzy.
i oczywiście, że walczy człowiek na koniec, czyli ta osoba, która jest w klatce czy na ringu, ale naprawdę bym nie lekceważył tego, jaki to jest przeciwnik. Czy to jest krok w tył? To tak naprawdę pewnie oceny będą różne, czy krok w tył, czy nie krok w tył. Tutaj matchmaker, który się zajmuje i myślę, że ma bogatą wiedzę na temat tego, jak zawodników dobierać, dobrał ich przede wszystkim w taki sposób, żeby te walki były ciekawe, niejednostronne i widowiskowe. I myślę, że tak będzie. Powiedz, bo walka będzie jednak w klatce, to jest pewne nowum tutaj na polskim rynku, jeśli chodzi o przynajmniej o ciebie, tak? Nie miałeś za wielu doświadczeń, jeśli chodzi o walkę. Żadnych. O walkę w klatce. Spodziewasz się jakichś szczególnych technik, szczególnego przygotowania pod tym kątem? To znaczy, jeśli chodzi o samą walkę, nie, natomiast jeśli chodzi o treningi taktyczne i techniczne MMA, myśmy oczywiście robili takie elementy na salach treningowych, wychodzenia spod klatki, pod siatki, czy z uciekania, czy to w stójce, czy w parterze, jak można tego użyć, jak można to wykorzystać. Teraz na pewno w tych ostatnich przygotowaniach będę tego dużo więcej robił. To jest pewnego rodzaju nowum, ale myślę, że tak naprawdę dopiero teraz jest na to czas, żeby to pokazać publicznie, na żywo w telewizji, w taki sposób, żeby dotarło to do szerszej publiczności. Z bardzo prostej przyczyny, dzięki, to znowu ukłon w stronę mediów, dzięki Państwu popularność MMA generalnie wzrasta, a dzięki nośnikom telewizyjnym głównie, które sprowadzają gale ze Stanów Zjednoczonych i puszczają te walki w klatkach i one się tam gdzieś ciągle przewijają. Już ludzie rozpoznawają, że walka w klatce to tam też jest sędzia, jest też lekarz, jest jakieś punktowanie, ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. Nie jest tak, że to jest walka dwóch ludzi, którzy jeden drugiemu wkłada palce do oczu albo wyrywają sobie języki. W związku z tym myślę, że teraz jest akurat dobry moment, żeby uruchomić coś, co jest ikoną tak naprawdę MMA. Tego, dajmy na to, tej zachodniej części, tak? Bo równolegle rozwijały się walki w Japonii, w Stanach, ale jakby uznawane jest to, że UFC jako pierwsze wystartowało z takimi walkami, to były walki bez reguł w klatkach, więc myślę, że teraz to jest fajny czas na to. Jesteś jednym z dwóch karateków na tej gali, byłych, bo i Maciej Sikoński i ty zaczynałeś od karate, a epizod też miał Damian Grabowski, który też trenował, tak, który też trenował kiepuszinka i taekwondo, z tego się wywodzi. To jest jakaś dobra baza, jeśli chodzi o MMA? Czy dzisiaj zaczynałbyś inaczej swoją karierę, gdybyś miał budować ją pod kątem MMA? Pod kątem MMA? Pod kątem MMA myślę, że tak. Myślę, że nie wiem, jakby ocenianie dla mnie w ogóle dobre lub złe jest bardzo niewygodne, ponieważ... Ale każdy zawodnik ma jakąś drogę. Może tak? Powiem tak, karate uczy bardzo dużo timingu. I to jest, myślę, że w małych rękawicach, w walce bardzo kontaktowej, jeśli chodzi o uderzanie, bardzo cenna umiejętność. Ma swoje wady, natomiast zobaczcie Państwo na Loito Machida, który jest karateką z krwi i kości. I on ma jedną rzecz, której inni zawodnicy, którzy dochodzą do tego toku, do którego on doszedł i gdzieś tam się kręci, nie mają. On jest bardzo niewygodny. Tak, nie mają treningu. On jest bardzo niewygodny, walczy, kopie w dziwny sposób, który jest trochę nieprzewidywalny. To jest tak, jeżeli teraz wszyscy mają napór na tajski boks, to każdy dokładnie ma rozłożone elementarne kopnięcie, jak tajscy bokserzy kopią. No i jak tak uczą, to już się nie da nic więcej wymyśleć i będą tak uczyć. Natomiast karate gdzieś tam zostało trochę zakurzone, zapomniane. Już minęły te najlepsze lata sal treningowych, gdzie przychodzi po 10 osób, teraz to są sale MMA. I te wszystkie techniki, które z karate się wywodzą, szczególnie nożne, są bardzo niewygodne dla zawodników. Oczywiście ja miałem akurat takiego farta w życiu, że jak trenowałem karate, to coś tam jeszcze sobie robiłem i udawało mi się to połączyć, gdzieś tam trochę poprzewracać i porobić jakieś dźwignie, ale nie ukrywam, że tutaj połączenie tego timingu, które przez lata trenowaliśmy na salach, w połączeniu ze szkołą zapasów Michała Stanisławskiego, to jest naprawdę fajna rzecz i cenna. Nie wiem, czy... Ja generalnie się zakochałem w zapasach. Dla mnie zapasy są taką dyscypliną wyglądającą niby prymitywnie i bardzo prosto, natomiast
niesamowite, ile czynników i szczegółów trzeba połączyć, żeby coś naprawdę się wydarzyło, jeśli chodzi o przewracanie. Mhm. A powiedz Maciej, jak będzie wyglądał ten ostatni etap Twoich przygotowań już do tej samej gali? Masz jakiś szczególny tryb, cykl, coś zaplanowałeś, wyjazd, treningi, sparingi z konkretnymi zawodnikami? Wyjazd nie, bo już kilka razy próbowałem takich tam różnych wyjazdów, to się tam różnie kończy. Kontuzja na pierwszym treningu i powrót do domu. No, to jest pierwsza sprawa. Dwa, że często jest tak, że jak się pojedzie do jakiegoś klubu, gdzie ludzie sparują, to... Każdy się napina, bo to będzie Maciej Górski, tak? Czy polskiego MMA ogólnie, tak? Różnie to bywa. No to po prostu ja myślę, że warto się uczyć tych wszystkich metod treningowych od bokserów. Przygotowują się w swoich gymach, w swoich klubach, sprowadzają sobie czasami różnych sparring partnerów, ale nie są to inni topowi zawodnicy, tylko to są jacyś w cudzysłowie emeryci, którzy sobie gdzieś tam boksują i dorabiają w ten sposób, że są sparring partnerami. Oni oczywiście to jest ich praca, bo mówimy o innych pieniądzach i tak dalej, ale nie są to wyczynowcy, tak? I sparring jest po to, żeby zawodnik moim zdaniem używał nowych rzeczy, a nie tłuk tylko to, co ma wypracowane, bo nie ma innej możliwości, bo jeżeli wychodzimy, umówmy się, że na pewnym poziomie zawodnicy raz się znają, a dwa, że tak naprawdę walczą na równym poziomie i każdy będzie tam próbował, no nikt nie chce przegrywać, tak? Przegrywanie nie jest fajne. I nikt mi nie powie, że jak ktoś lubi przegrywać, no to coś tam chyba nie tak ma pod kopułą. Natomiast jakby mówię o tym, że nie zawsze warto wyjeżdżać. Ja uważam, że będę się przygotował w Warszawie, mam jakiś tam plan na sparingi, jest duży potencjał, jeżeli gdzieś tam uda i będziesz w optymalnej formie, no. Wydaje mi się, że tam będę. No jest tam specjalny cykl treningowy opracowywany. Myślę, że na pewno będę ciężko pracował. Maciej, abstrahując od Twojej walki, Twój typ na pojedynek wieczoru tutaj na gali MMA, tak? Jak myślisz z tych zawodników? Bo udało Wam się zgromadzić tutaj no naprawdę śmietankę polskiego MMA. No, trudno się wybrać. Trudno wybrać. Jak myślisz, kto tutaj naprawdę, czyj pojedynek wypali? Czy zawodników Bellatora, Kita, Grabowski, UFC, Tomek, wielkie doświadczenie z ich strony, czy raczej pojawi się jakiś, powiedzmy, błysk któregoś z tych młodych zawodników? Ja myślę, że na pewno tak. To może dwie rzeczy. Myślę, że młodzi zawodnicy dostali szansę i tak od razu mocno dostali szansę. Czyli ta walka, która będzie między Maćkiem a jego oponentem. I tam na pewno będą chcieli pokazać to, co potrafią najlepszego. Natomiast abstrahując, ja myślę o dwóch walkach, które będą na pewno dobre. Damian Grabowski, ale myślę, że Tomek Grywalny. Jasne. Maciej, czego możemy Ci życzyć?